I witajcie. Długi weekend w pełni, natomiast no, nie przestajemy, wrzucamy kolejne materiały. Mam nadzieję, że dobrze wypoczywacie i że nabieracie sił przed kolejnym tygodniem pracy. Z mojej strony dzisiaj może tak troszkę temat, który chciałem ubrać jakoś bardziej motywacyjnie, natomiast na sam koniec dnia chyba wyjdzie tak trochę brutalnie i szczerze aż do bólu. O czym chciałem dzisiaj porozmawiać? Chciałem powiedzieć o tym, że im dłużej żyję, im więcej doświadczam w życiu, im więcej obserwuję, im więcej porównuję doświadczenia innych, to tak naprawdę dochodzę do wniosku, że to, do czego dochodzimy w życiu i to, co osiągamy w życiu, zależy od nas w 99%, jeżeli w ogóle nie całkowicie zależy od nas, czyli w 100% nawet. Miałem taki pogląd przez pewien okres mojego życia, że po prostu udało mi się w paru miejscach pojawić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak się mówi. I dzięki temu udało mi się zdobyć pracę, wyjechać do Afryki, potem zdobyć kolejną pracę, przenieść się do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast smutna prawda, i mówię to tak trochę z premedytacją, że smutna prawda, bo wierzę, że świat jest idealny w pewnym sensie, że świat jest pełen ludzi, którzy po drodze przyjdą, pomogą nam, wskażą drogę, coś zrobią. A tak naprawdę tak jest zupełnie inaczej. To znaczy, ci ludzie nam pomogą, ale jeżeli zobaczą w nas wartość, jeżeli zobaczą w nas coś, co ich zachęci do tego, żeby z nami bardziej współpracować, żeby wykorzystać to, co ze sobą niesiemy, obojętnie czy to są emocje, czy to jest empatia, czy to jest wiedza zawodowa, technika, analiza, czy cokolwiek innego. Jeżeli tych rzeczy nie ma, nikt się po nas nie schyli, nikt nie wyciągnie ręki i nic nie zrobi. I to tak naprawdę prowadzi do tej konkluzji, że nie ma czegoś takiego jak odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. Nie ma czegoś takiego, że poszczęściło mi się. Nie. Jest ciężka, ciężka praca, orka na ugorze, wiele godzin poświęconych, zdobywanie coraz głębszej wiedzy i tak dalej. I tylko to tak naprawdę może wykreować te sytuacje, w których poszczęści nam się, w których będziemy mogli powiedzieć, udało się i to jest to. Słuchajcie, nic nie przełoży się na wasz sukces, nic nie przekłada się na mój sukces, tak jak to, ile godzin jest włożonych w pewne rzeczy, jak to, ile czasu, ile potu, poświęcenia, stresu, strachu, motywacji, szukania tej motywacji, zmęczenia, niewyspania, ile tego trzeba włożyć, żeby coś wypracować, co potem można przekuć w osiągnięcie tak naprawdę. Każdy z nas chce iść do przodu, każdy z nas chce zrobić coś dalej. I ja mam 37 lat i zazdroszczę tym wszystkim ludziom, którzy wiedzą to w wieku 20, 20 paru lat, że to jest ta ciężka praca. Ja ciężko pracowałem, całe życie ciężko pracuję, tylko mam wrażenie, że w wielu momentach moja praca była mało efektywna, efektowna, nie wiem, efektywna chyba, prawda? Chodzi o to, że nie skupiałem mojej pracy na tym, na czym powinienem. Tak, żeby te efekty były coraz lepsze, żeby esencję tego, na czym mi zależy, żeby ona powstała z wyciśnięcia tej całej pracy, którą robię. Ta praca była bardzo rozproszona. Jestem osobą, która się interesuje wieloma tematami. Natomiast jeżeli się nie przyciśnie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim kierunku, to to wszystko płynie za szeroko. I taka jest prawda. I znowu, nikt nie znajdzie, kto nam pomoże. Ale są osoby, które powiedzą nam: słuchaj, stary, jesteś tak, a spróbuj może tak. Spróbuj troszkę wężej, spróbuj skupić się na tym i spróbuj zrobić to, z czego będziesz mieć większą korzyść. Jedyna rzecz, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu, na którą nie mieliśmy całkowicie wpływu i to jest coś, co dali nam inni, to jest wychowanie przez naszych rodziców, bo to dostaliśmy, prawda? I to nie jest nasza ciężka praca, to jest ich ciężka praca, jakie to wychowanie było, więc to chyba jest jedyną i pierwszą rzeczą, jaką tak naprawdę dostajemy. Pierwszą i ostatnią, tak naprawdę powinienem powiedzieć. Jaka jest konkluzja tego filmu? Myślę, że trzeba wziąć wszystko w swoje ręce. Bardzo, bardzo mocno. Jak to śpiewa gość z Kalibra, aż zbieleją kłykcie. I po prostu wziąć się do roboty, bo nikt nie przyjdzie i nikt nie pomoże. Nikt o nas nie pomyśli. I tak naprawdę musimy wszystko wypracować sami. Spokojnego weekendu. Widzimy się w poniedziałek. Dzięki za lajki. Zachęcam do komentowania, dzielenia się. Fanpage na Facebooku. Pozdrawiam. Hej.